started popping to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Hejka besties, witam was w kolejnym vlogu we Władysławowie. To jest chyba mój pierwszy taki pełny vlog tutaj, ale zaczynamy to on a bad note, bo leje. Teraz przestało, ale chyba za chwilę znowu zacznie, bo idzie chmura i był jak sprawdzi to na burzowo, bo my nie możemy tego sprawdzić, bo my nie mamy aplikacji. Można mobilnie, tylko że nie umiemy w ogóle tego ustawić, więc tak się zaczyna nasz poranek. Ale jak się pogodzi, to ma być 24 stopni, więc ja dzisiaj chyba ubiorę sukienkę, a jak coś, to sobie jeszcze ją zostawię, jakby były cieplejsze dni, to też ją będę nosiła. Ale na razie szału pogodowego nie ma. Wczoraj było tak, że raz było ciepło, raz było zimno, raz lało, później znowu było ciepło. Ja się czuję, jakbym nie była w Irlandii. Co nie? No, taka typowa Irish weather. Irish weather. We don't like this. Please, we're in Poland. Jesteśmy w Polsce, proszę, niech ta pogoda się wreszcie zmieni. To jest pierwszy rok, jak jesteśmy, że nas opowiadają tak. W ogóle żeby tego brzydko nie ująć, beznadziejny pogoda służy. W ogóle sierpień ma być strasznie deszczowy. I do Gdańska chcemy jechać, nie wiemy, w który dzień, żeby się nie wodować w jakieś ulewy. Znaczy... Chyba najlepiej jechać, kiedy będzie najgorsza pogoda, żebyśmy później na plaży mogli czas spędzać też, jak nie będzie lało. Nie do końca wyłączyło, bo jak chcemy tam pozwiedzać, wybrać się do muzeum, to... Mamy parasolki. Ale to wiele, leje, to się na parasolkę, nie? Można pracować w morzu. Uratuję. Ale bank naładowany. A ja mój telefon muszę naładować, bo mam 2%. Dobra, ja daję teraz telefon do ładowania i biegnę pod prysznic, bo chcę dzisiaj włosy wymyć. Nie muszę, bo nie są tłuste, ale źle mi się układają. Nie wiem czemu. W ogóle wsiadłam do tego pociągu i takie okropne mi się zrobiły. Nie wiem, czy to jakieś tam powietrze pociągowe takie dziwne było, ale nie wiem. Idziemy je teraz wymyć i wysuszyć. Ale wilgotność tu większa. No właśnie. Bo jak jest wilgoć, to moje włosy robią się... My jesteśmy już gotowe do wyjścia, wymyłam sobie włosy, tylko że my mamy teraz taką suszarkę, nie naszego Dysona, tylko mamy taką suszarkę za 8. Tak wyglądała moja reakcja, kiedy ciociaga mi powiedziała, że właściciel jest na drugiej stronie balkonu i mam nadzieję, że mnie nie słyszał, jaki obciach, ale specjalnie dla nas kupił suszarkę, bo osoby, które tutaj ostatnio były... Zniknęła. Ukradł ci suszarkę. Nie wiem, jaka to dobra była suszarka. Ty, może to był jakiś Dyson. Ale myśmy nie ukradły. My to jesteśmy pierwszy raz. Mamy naszego Dysona. Oczywiście. Ale mamy teraz inną suszarkę. Taką za 8 euro. Ona mi strasznie napuszyła włosy i cały czas mi wciągała te włosy, więc wyrwałam sobie taką kępkę włosów, że normalnie... Ale dobra, jakoś przeżyję. Szybciutki fit check. Oczywiście mam swoją wiatrówkę ulubioną z Nike. Mam podróbkę Van Cleef z Shaina, bo jak sprawdziłem, ile prawdziwy Van Cleef kosztuje. Już co mówiłam, już wszyscy wiedzą, że prawdziwy dzieci. Tak? A, to przepraszam, ale tego naszyjnika chyba jeszcze nie widzieliście. Jakby ci mi żona ma manię powtarzania się. No, tak troszeczkę, przepraszam. Kolczyki od chłopaka. A ty pokaż swój ficzek. I jeszcze sukienkę z H&M-u. Gucci z Ustruci pełne piasku. I? Zara. No. Zara. No. A biustonosz skąd? Primark. Primark. Victoria's Secret. Ja mam naklejki, bo mam za małe. Morze jest dzisiaj wzburzone, jest... Aaaa! Ostań Jezus Maria! Boże, łobar! Jest czerwona flaga, nie można się kąpać, można tylko... O Jezus Maria! No lata koło mnie, ja próbuję nagrać! Ale serio, prawie nas oblało przed chwilą, musieliśmy tak przed tym uciekać. Nas prawie. No, musieliśmy przed tym uciekać i nawet nie byliśmy blisko tego. Więc mega jaja. Tego ja wam wytłumaczę, o co chodzi. Fali, nie plagi. No właśnie. Fali. Pisałam o plażę. I'm
Właśnie wracamy z pizzy, bo jadłyśmy i ja, Gapa, zapomniałam tego nagrać. Więc spadajcie na shorta, bo na pewno będzie z short, jak jedliśmy tą pizzę, bo serio była smaczna. Zamówiliśmy capricciose, tak to się mówi, capricciosa. I teraz idziemy w poszukiwania bransoletki srebrnej dla mnie, bo zaczynam kolekcję bransoletek. A że ja się wtrącę, a że jestem kółkowym maniakiem, to tej pizzy daję ten of ten. Włosy nie dotykam, bo są brzydkie. A jak jesteście kółkomaniaczkami, tak jak ciocia Aga, to podajcie na TikToka albo na shorta, zobaczymy, gdzie się pojawi pierwsze i wtedy będziecie wiedzieć, gdzie zjeść najlepszą pizzę we Włatku. Zrobiło się mega ciepło, a ciocia Aga miała czarne spodnie skóropodobne, która nosi w Irlandii, jak jest zima. Wodospad między pośladkami. Więc idziemy właśnie na plażę. Co? Tak, czy... ja się nie przebieram, bo ja jestem w sukience. Ciocia mi dzisiaj rano mówiła, o zimno ci będzie, tak. Ubierz się ciepło, Weroniko, zmarzniesz. Aha, i jeszcze kupiłam taką bransoletkę, czy to jest na szyjnik, czy to jest bransoletka? Bransoletka na nogę. Bransoletka na nogę, kupiłam bransoletkę na nogę dla siostry mojego chłopaka. On mi kazał jej nic nie kupować, ale ja ją kocham, więc oczywiście, że jej kupiłam. Ona jest taka fajna, on zawsze mi gada, że nie, ona nie jest fajna. Ale wiecie, no rodzeństwo tak ma. Ja się nie przebieram, ja zostaję w sukience, ale ubrałam se hawajanasy, bo jak będziemy się moczyć w morzu, no to nie chcę brać tych Nike, bo wtedy będę musiała je ściągać i ubierać i to, i nogi będę miała mokre i skarpetki wtedy będę miała mokre, więc nie. Ja idę po prostu w flip-flopsach, jak prawdziwa turystka. Ale kochane. Oja. Dobra, idź po kotka. Co se jaja robisz? Tego weźmiemy, tego. Ja chcę... O, patrz, kolejny czarny! Ochłodziło się trochę, ale byłyśmy na plaży po prostu, żeby sobie chwilę posiedzieć i chwilę nogi pomoczyć. Pod koniec jeszcze ja poszłam sobie nogi pomoczyć, a później wróciłam, bo ciocia Aga mnie wołała, bo zrobiło się chłodno. Więc wracamy już i wracamy i słyszymy, że grzmi. Więc dzwonimy do naszego pogodynka Dublina, który siedzi w Dublinie. Szkoda, że go z nami nie ma. No co zrobić? Może kiedyś i nie będą naszego... Idziemy tu, bo szybciej? Nie, a dobra, to chodź. No. I dzwonimy do pogodynki, a pogodynka mówi, że idzie burza z Gdyni. Więc zapieprzamy do domu. Powiedział, że powinniśmy dojść, bo ja bym chciała zabrać sobie kurtkę i buty zmienić, bo ja jestem dalej w flip-flopach. A nie, później... Nie, dopóki nie przejdę, to nigdzie nie wychodzimy. Aha. Aha. No, ale jesteś fan zabawa. No, mega zabawna jesteś. No dopiero włosy myła, dlatego nie chcę. Ja też w sumie dzisiaj rano, ale... Od godziny siedzimy w domu, bo mówiłam wam, że się rozpadało i pobiegłyśmy do domu. I ciocia Aga od 30 minut mi trąbi: Weroniko, jesteś gotowa już, bo ja chcę iść. Jesteś gotowa już, bo ja chcę iść. A ja jej cały czas mówię, że ja jestem gotowa i ja po prostu na ciebie czekam, bo ja byłam gotowa, włosy miałam zrobione, wszystko. Byłam ubrana, ja po prostu na nią czekałam. Telefony sobie troszeczkę podładowałyśmy, ale to już było jak przyszłyśmy dosłownie do domu. I teraz znowu mi ględzi: Wera, jesteś gotowa? I ja jej mówię, że tak, jestem gotowa. I patrzcie, ona teraz siedzi na telefonie i pisze z kimś. A jestem gotowa wkrótce do wyjścia. I nawet mi nie odpowie. Ona normalnie idzie i patrzy się w telefon, nie patrzy, gdzie w ogóle idzie. Ja muszę: ciociu, uważaj, ciociu to, ciociu tamto. Siedzimy, jemy coś, albo jesteśmy na plaży, próbujemy razem czas spędzać. Ona oczy wklejone w ten telefon. Ona jest gorsza niż ja. Ja też umiem posiedzieć sobie na telefonie, ale nie jak próbuję z kimś rozmawiać. I w ogóle mnie nie słucha. I teraz mnie też nie słucha. I nic pewnie nawet nie powie. Albo powie po 5 minutach: o, odłożyła telefon, powie coś, proszę bardzo. Ty jesteś jak nastolatka, która siedzi w telefonie. Ja ci zawsze powtarzam, że się modyfikuję. Przyjechałaś na wakacje ze mną, powinnaś się spędzać ze mną, a nie na telefonie. Telefon może być w Dublinie, ani tutaj, w Władysławie. Ale ja ze mną. Na telefonie, widzisz, jak ja szybko gadam? Gadam szybko, bo mnie denerwujesz. Bo ja próbuję sobie... Ty widzisz, że ja siedziałam na telefonie? Okej, okay, bo wiem, co Anna zaraz powie, że ona nie siedzi, ona go trzyma w rękach. Nie, bo teraz go odłożyłaś, ale cały czas... A czy dalej na nim siedzę? Nie.
Ale okej, pójdziemy pod grzybek, zobaczymy, co ty będziesz robiła. Pod grzybka. Okej, ja nie mieszkam w Polsce. U mnie jest chłodnostwa. A tak w ogóle mówiąc o godzinie jest po 19, ale sobie kawkę wypiję, bo się nudzę i zapomniałam w ogóle o niej. Idziemy do klubu Cold, do tej kawy. Już miała siłę kulać. Do... Nie! To jest koń klub, tak? Czy to jest... Czarny koń. Czarny koń? Czarny kot przedbiegnie ci drogę, nie mów, że to coś tam kopnij, coś tam... Co? Jest coś takiego, gdzie z TikToka kojarzę, jakieś dzieci nagrywały. Gdzieś mi się to w DC kiedyś padło i tak powiedział, coś... O Boże, dobra, dobra, tyle, idziemy? No, dobra. Thank you. Morning, nagrywam to dzisiaj rano, bo wczoraj tego nie nagrałam, bo ja i Ciciaga byłyśmy takie zmęczone, że totalnie zapomniałam, że chciałam wam szybkiego hola nagrać. Padłyśmy, bo wczoraj chyba zrobiłyśmy ile? 25 tysięcy? 26 tysięcy kroków. Brawo my! Przebiłyśmy normalnie rekord, ale w tamtym roku w Dębicy na przykład mieliśmy też po 26 tysięcy dziennie. Więc nie wiem, co my w tamtym roku robiłyśmy, że tak dużo chodziłyśmy. Ale dobra, czas na szybciutki haul. To wam już pokazywałam, to jest dla siostry mojego chłopaka. Tutaj są żelki z niemieckiego marketu Haribo, Fruity Bussy i Gold Baren. A tutaj mamy, co to jest? Takie czekoladki. To mi przypomina te... Kinder chyba teraz ma takie, które się mrozi i one są takie chrupiące. Milk Jumbo Regal. Wygląda nieźle. I kupiłam jeden magnes, ale zorientowałam się, że dzisiaj muszę jeszcze jeden kupić, bo mi brakuje.